Hej kochani, witam was w mojej łazience. Z tej strony wasz ulubiony beauty boy, oczywiście. I dzisiaj mam nadzieję, że pójdziemy razem spać. Że pójdziemy razem do łóżka. Nie wiem, tak przynajmniej nazywają się te filmiki, kiedy bazar je u siebie dodaje na kanale, gdzie zaprasza różnych influencerów i celebrytów do tego, aby pokazali swoją wieczorną rutynę pielęgnacyjną. Co też zrobię dzisiaj dla was ja osobiście, zapraszając siebie samego na mój własny kanał, do tego, że mnie nikt się nie zaprasza. Tak więc, jeżeli macie ochotę zobaczyć w takim właściwym środowisku, a nie w studio, jak wygląda moja pielęgnacja wieczorna, to zachęcam do oglądania dalej. No więc dobrze, czas zmyć tą masakrę z twarzy. Być może widzieliście poprzedni odcinek, testowałem podkład i korektor z The Ordinary. W sensie nie było jakoś totalnie źle, aczkolwiek nie było również najlepiej. Zacznę od usunięcia biżuterii, to jest pierwsza rzecz, z której trzeba się pozbyć. I zawsze zmieniam wieczorem kolczyki z takich, których mi jest szkoda, na takie, których mi jest nie szkoda, bo jak widzicie, aktualnie mam moje jedyne, najdroższe kolczyki, które posiadam w kolekcji. W ogóle mam kolczyki od bardzo niedawna, dziurki w sensie. Czekały na mnie chyba półtorej roku, tak, półtorej roku, aż przekuję uszy i są prezentem. Jeszcze, jeżeli już mówimy o kolczykach, mój inny ulubieniec, mogliście go wiedzieć ostatnio w filmiku, trochę o niego się pytaliście, to jest taki miecz, który tak przechodzi przez ucho. To jest Regal Rose, taka brytyjska strona, tak mi się wydaje, więc jeżeli macie ochotę, mogę wam zostawić linka w opisie pod spodem, ale są dość drogie, bo ponad 100 zł za jeden kolczyk są sprzedawane pojedynczo. Chociaż nie tak drogie jak Versace, tak czy siak. Nieważne, więc w każdym razie ja sobie zazwyczaj wymieniam je na takie po prostu zwykłe srebrne kółeczka. Dobra, to się nie skupi na tym, ale nieważne. Także zaczniemy od tego i później będzie demakijaż. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze, kiedy zdejmuję kolczyki nad zlewem, to jestem przerażony i zawsze mi się wydaje, że to na pewno się stanie i kolczyk wpadnie mi do zlewu. Ale tutaj mam najlepsze lustro do tego, także nie ma wyjścia. Także moje kolczyki do spania mam już na sobie i teraz czas na demakijaż. I niezależnie od tego, czy mam na sobie makijaż, w sumie czy też nie, zawsze używam tych takich masełek, olejków do zmywania makijażu. Aktualnie używałem tego z Recibo, który jest bardzo, bardzo fajny. Dosłownie wykończyłem go wczoraj, więc tylko i wyłącznie trzymałem tą buteleczkę, żeby wam pokazać. Razem z dwoma innymi produktami z Recibo, które wam pokażę za chwilę, które już zużyłem. Także to było bardzo fajne. Natomiast aktualnie mam otwarte dwa inne. Clean Break z Avonu, który mi się dość dobrze sprawdzał. To jest moje drugie opakowanie, które dostałem w prezencie po raz kolejny od MRS Gaski, także bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wczoraj jeszcze z ciekawości otworzyłem balsam z Fluffa. Balsam do demakijażu Makeup Removing Melting Balm. I on jest rozpuszczalny w wodzie. Ja lubię tylko takie, które są rozpuszczalne w wodzie. Taki olejek w formie olejku z Recibo na przykład u mnie się totalnie nie sprawdzał. Więc to zawsze u mnie wygląda tak samo, niezależnie od tego, czy noszę makijaż, czy nie. Dlatego, że codziennie bardzo przyjemnie pachnie. Dlatego, że codziennie nakładam na buzię filtry przeciwsłoneczne. A z tego co wiem, to jedynym możliwym, czy jedynym sposobem na usunięcie filtra przeciwsłonecznego w taki dokładny sposób jest użycie balsamu do demakijażu. Tak więc, dlatego codziennie używam. Ten tutaj miał swoją premierę u mnie, czy pierwsze użycie, wiecie, po raz pierwszy wczoraj, także nie mogę się wypowiedzieć jeszcze na temat usuwania makijażu. Natomiast dlatego też chciałem go użyć dzisiaj na sobie. Dzisiaj będzie trochę produktów nowych, takich świeżo otwartych i też sporo takich produktów, które mocno, mocno lubię i używam zawsze. Także po wmasowaniu tego wszystkiego w twarz, ja sobie go nie żałuję, może pominiem, ale dostałem go w prezencie również, także nie jest mi już szkoda. Jak na razie wszystkie te olejki, które miałem, żadnego nie kupiłem. Ale jak mi się pokończą, to na pewno już, no jeżeli to jest chyba trzecie czy czwarte opakowanie różnych olejków, których zużywam, no to to już chyba jest uzależnienie. No i teraz trzeba to wszystko spłukać.
No więc dobrze, teraz kiedy mam już makijaż zmyty, mogę zdjąć koszulkę, dlatego że przeważnie robię to bez koszulki, dlatego teraz zrobię to tak samo. Natomiast nigdy nie zdejmuję ubrań, to jest taki mój pet peeve. Staram się przynajmniej nigdy nie zdejmować ubrań, póki makijaż mam na twarzy, bo nie chcę ich specjalnie pobrudzić. Także wybaczcie mi, jeżeli was to będzie peszyć. Ale w ten sposób będzie mi najzwyczajniej, najwygodniej, bo nie będę się stresować, że za chwilę coś poplamię. Ok, i teraz czas na double cleanse, czyli że podwójne oczyszczanie. Otworzyłem sobie wczoraj, więc użyłem dosłownie dwa razy Rose Water Daily Cleansing Gel i użyję tego dzisiaj znowu, dlatego że jest to bardzo, bardzo przyjemny, delikatny żel oczyszczający. Nie czuję, żebym na chwilę obecną potrzebował czegoś mocniejszego, także to mi się bardzo, bardzo spodobało. Natomiast w wypadku, kiedy potrzebuję coś mocniejszego, zawsze sięgam po Eva Clark Duo. I mam go, efeklar po prostu, z La Roche-Posay. I mam go zawsze, ale to zawsze w zapasie. I tutaj jest moja druga butelka. Ja jestem z tym żelem do mycia twarzy, myślę, od 10 lat, może nawet więcej. Używam go namiętnie i jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tylko że jest dość mocny, więc jeżeli wasza skóra nie lubi mocnych płynów do, czy żeli do oczyszczania, no to ten się wam nie sprawdzi. Także na zwilżone ręce, na zwilżoną twarz biorę jedną pompkę, to w sumie w zupełności wystarczy. Jest cały. Tak go sobie rozpracowuję w dłoniach i nakładam na twarz. W ogóle jeżeli znacie kogoś, kto ocenia wiecie, te rutyny pielęgnacyjne, jeżeli ktoś robi w ogóle w Polsce coś takiego, to weźcie tego sobie mnie podeślijcie. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, co robię źle, co robię dobrze, może jakieś rady podłapać od kogoś, kto się naprawdę na tym zna, bo ile ja się dobrze znam na makijażu, to już o pielęgnacji wydaje mi się, że się znam, ale nie jestem jakimś takim, wiecie, ekspertem. To nie jest moja strefa ekspertyzy. No i robię to, czego nie powinno się robić. Nieważne, czy to jest Eva Clark, nieważne, czy to jest co innego. Zawsze jadę sobie i domywam jeszcze oczy. Mimo, że nie noszę dużo makijażu na oczach, więc nie wiem, po co to robię, ale zawsze. I mnie to nie wysusza. Jeżeli was to wysusza, no to nie róbcie tego, ale... Staram się dość mocno nie pocierać twarzy ręcznikiem, bo podobno to jest też bardzo niedobra rzecz, ale to, co dość mocno pocieram, to usta. Bo robię sobie w ten sposób peeling, po prostu. I teraz są pięknie czerwone. Gdybyście też mieli ochotę na poranną wersję, to dajcie mi znać. Będę na pewno o wiele gorszej fryzurze rano, ale... Mogę dla was nagrać taki filmik. Teraz idziemy do mojej lodówki, bo wszystkie moje pozostałe kosmetyki znajdują się w lodówce. Mam mini lodóweczkę w łazience, gdzie trzymam wszystko, żeby było chłodne. Totalnie nieobowiązkowa rzecz, ale fajna. Jeżeli macie okazję złapać gdzieś sobie mini lodówkę, to polecam, bo jest bardzo, bardzo przyjemna. Wszystko rozwalam dzisiaj, ale jest ok, wszystko żyje. Więc przygotuję sobie moją line-up, kolekcję kosmetyków do wykorzystania na teraz i zaraz wracam, także muszę się skupić. No więc ja lubię sporo produktu, dla niektórych to może być na pewno dużo za dużo, natomiast zaczniemy od toniku. Używam tutaj toniku retinolowego z Pixi. Jest to tonik, który również dostałem od MRS Gaski w prezencie. Powiem wam szczerze, że jestem już w połowie i tylko tak mam nadzieję, że go skończę jak najszybciej, żeby zacząć używać czegoś innego. Bo jakoś do mnie ten tonik nie przemawia. Z tego co też wiem, może w toniku to jeszcze ma sens, ale oni również mają retinolowy krem cleanser. I ja widziałem recenzję kiedyś, że w sumie w cleanserze ten retinol nie ma najmniejszego sensu, także podejrzewam, że w tym toniku również nie do końca tak jest. I ja zawsze używam go dłońmi i zawsze nakładam go na całą twarz, szyję, klatkę piersiową, jeżeli mi starczy. To jest mój taki też pet peeve. Nigdy, przenigdy nie pomijam szyi. Szyja jest obowiązkowa u mnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, także zawsze nakładam również pielęgnację na szyję. I teraz idziemy do serum. Tak jest. Wykorzystuję serum przed esencją, bo jeszcze mam esencję do wykorzystania, ale ta konkretna z Hada Lobotokia jest taka żelowata troszeczkę, jest bardziej gęsta niż bym się spodziewał po esencji, która zazwyczaj ma konsystencję wody. Także wszystko, co jest lżejsze w konsystencji, używam przed tą esencją i na chwilę obecną użyję sobie serum peptydowego z 10% argininą i kofeiną, nawilżenie i ujędrnienie z Basic Labu. Nie mam pojęcia, czy coś robi, ale moja okolica pod oczami jest całkiem w porządku. Poza tym, że jest zapadnięta, to jest
myślę, całkiem dobrej jakości. Wiem, że nie powinienem nakładać, wiecie, tego dotykając skóry, ale... Ojejku, no trudno, przeżyję jakoś. I wmasowuję sobie bardzo delikatnie, praktycznie ledwo dotykając skórę pod oczami, tak. Więc tak to i ja nakładam to też bardzo, bardzo blisko. Ja wiem, że niektórzy nie pozwalają nakładać, wiecie, praktycznie pod linię rzęs, dlatego że mają podrażnienia przez to, w sensie niektórzy mogą dostać podrażnienia, ale tak samo jak z tym oczyszczaniem, mam albo, wiecie, oczy z ziemniaków, albo po prostu mnie nic nie podrażnia, ale naprawdę mogę na swojej skórze robić dużo więcej niż inni i nic się jej nie dzieje. Teraz kolejna konsystencja, najlżejsza w kolejności, czyli że ta esencja. Biorę sobie dwie pompeczki, rozpracowuję w dłoniach i lecie na skórę. Ta konkretna esencja mi się nie do końca podoba, dlatego że po prostu staram się ją zużyć, bo ją mam i szanuję kosmetyki, także zużywam wszystko w miarę możliwości. Natomiast ta mi się nie podoba po prostu, bo jest za gęsta. Tam jest dużo tego kwasu hialuronowego, podobno 5 razy więcej kwasu hialuronowego niż w zwykłej, ale wolę zdecydowanie bardziej tą konsystencję wody, bo wtedy wiem, że mogę tego używać w odpowiedniej kolejności. Najpierw esencja, później sera i później dopiero następne produkty. Swoją drogą, jeżeli mówimy o serach, idziemy do kolejnego produktu i to będzie moje drugie użycie. Jest to serum z retinolem 0,25% znakomi. Mówiłem Wam, że się zaopatrzę w przynajmniej jedną albo dwie, trzy rzeczy. Zaopatrzyłem się w jedną, chciałem mocniejszy procent, niestety nie było w sklepach, a kupiłem go sobie dlatego, że mój krem z Recibo, na którym zresztą nie było podane nigdzie stężenia, się skończył. Także to ląduje w śmietniku. Był całkiem spoko, ale nara. I tak samo razem z nim wykończyłem ten Peacemaker z Recibo. On mi się akurat bardzo średnio podobał. Więc jeżeli chodzi o to serum znakomi, to co na razie zauważyłem, jak widzicie, to nie ma konsystencji serum, to ma raczej konsystencję takiej lekkiej emulsji kremu. Bardzo szybko się wchłania w skórę, co mi się podoba. Natomiast znowu, jest to troszeczkę cięższa konsystencja niż bym sobie tego życzył. Natomiast zobaczymy. Na razie to jest dopiero drugie użycie. Wiem, że tak naprawdę najlepszym nośnikiem substancji tych takich aktywnych i najlepiej, jakby to, co najlepiej pomaga im przenikać, czy konsystencja inaczej, o może w ten sposób, która najlepiej sprawia, że substancje aktywne przenikają w głąb skóry, jest właśnie konsystencja kremu. Nie serum, nie żelu, nie sticku, tylko właśnie konsystencja kremu, także może to będzie miało pozytywny wpływ na to, jak ten produkt się nam wchłania. Natomiast jeszcze jeden produkt, taki, który bardzo, bardzo lubiłem, to było Supreme Lab z Bielendy Professional, takie serum z kwasem azelainowym i on również miał konsystencję takiego lekkiego kremu, który nie dawał nawilżenia, ale jakby też nie był serum, a było nazwane serum i to też było bardzo dobre. Także na razie mam bardzo dużo jakby zaufania dla tego produktu, że będzie działać. Zobaczymy. Okej, serum pod oczami, serum na twarzy mam już z głowy, teraz krem pod oczy i to będzie Orientana, naturalne coś tam. Nie mam pojęcia teraz, co tu jest napisane, szczerze mówiąc, bo jak możecie zauważyć na opakowaniu, niestety wszystko się rozmazało. Biorę sobie dość sporo, dlatego że na noc sobie tego produktu nie żałuję i robię sobie tak naprawdę taką, powiedzmy, praktycznie aż maseczkę z kremu nawilżającego. Wklepuję, trochę rozsmarowuję. Staram się używać tego podobno... Nie, ten podobno jest najsłabszy, ring finger. Ja używam niestety środkowego palca, ale staram się być bardzo delikatny. Wydaje mi się, że mam wystarczająco dużo wyczucia w tej sprawie. Tak mi się wydaje. Okej, dalej jadę do kolejnego serum, dlatego że niestety, kiedy skończył mi się mój krem z retinolem, pod który używałem serum z witaminą C, które zresztą też mi się nie do końca podoba, bo jest bardzo olejkowe. Mówię tutaj o Sylveco serum z witaminą C. Ono jest właśnie w takim olejku, przez co nie mogłem go nigdy używać jako faktycznego serum, bo olejków moim zdaniem używa się na sam koniec. Także I was conflicted. Moje drzwi. I was conflicted a little bit. Natomiast retinol miałem wcześniej w formie kremu, więc miałem takie, dobra, najpierw to, później retinol, pomimo że w ogóle nie powinienem chyba tego łączyć, ale nieważne. A teraz mam tak, że skończył mi się tamten krem, mam teraz inny krem, a to serum nadal chcę wykończyć, bo mam go dość. Także używam go dalej. Nie wiem, czy nie przekarmiam tej swojej skóry, ale czemu nie? Chyba, że mi napiszecie, że nie,
że to straszne i że umrę. To i tak się nie posłucham i tak będę tak robić, także... Ale możecie mi powiedzieć. Wiecie, czasami lepiej jest wiedzieć, że się coś robi źle i robić to świadomie, niż nie. Tak jak spalenie. Kiedyś ludzie nie wiedzieli, że to zabija, no i przypał. A teraz przynajmniej mają świadomość, jak palą, że mogą od tego umrzeć. I to serum na pewno jest dla mnie serum na noc. Wiem, że przeważnie witaminy C poleca się używać na dzień, ale to serum jest za tłuste na dzień i też zażółca skórę. Nie wiem, czy w aparacie to zobaczycie, ale skóra jest po nim zdecydowanie bardziej żółta. Także... zapomniałam o jeszcze jednym produkcie, jeżeli chodzi o oczy i jest to serum do rzęs. Pytacie mnie często, skąd mam takie ładne rzęsy. No to właśnie używam różnych serów. Aktualnie mam takie z Christian Laurent Art Lash. Lash Growth Serum. Jest to serum ogólnie z Eveline, bo to jest ta marka, podmarka Eveline. Pamiętam, że kiedyś to serum było promowane przez nich. Nie wiem, czy jest dobre. Nie wiem, czy coś robi. W sumie sobie nakładam go tak teraz trochę na ślepo, bo robię to do miniaturki w tym, w aparacie. Ale czuję, że chyba trafiłem. Myślę, że i tak mi rosną całkiem dobrze. Nieważne. Dobra, ostatni produkt, przedostatni. To będzie krem do twarzy na noc. Używam Sora i Plante, to jest moje trzecie opakowanie. Właśnie jak mi się skończyła tamta krem z Recibo, no to otworzyłem sobie Sora i Plante i pomimo, że jakby dopiero ją zacząłem, to, że to jest moje trzecie opakowanie, na pewno Wam coś na ten temat mówi. Bardzo przyjemny krem, również ta dzienna wersja jest u mnie w lodówce, czeka na swoją kolejkę i to też będzie trzecie opakowanie. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo fajny podmakijaż. Ten dzienny, a ten jest właśnie taki fajny na noc. No jest dość podstawowy, nie ma jakoś dużo super rzeczy w sobie, dlatego polegam na pielęgnacji, którą kładę pod spodem, żeby zrobiła dla mnie efekt wow. A ten krem ma tylko mnie nawilżyć i wszystko domknąć, zamknąć, zatrzymać w środku i sprawić, że w wieku 27 lat będziecie wyglądać tak jak ja. Dobra, ostatnia rzecz, czyli że balsam z Sylveco. Też dostałem go kiedyś w jakiejś paczce, dlatego go używam. Jest to brzozowa pomadka ochronna z betuliną. Szczerze mówiąc, to już mi się kończy, więc będę musiał zaraz wyciągnąć coś innego z łazienki, z lodówki, bo wiem, że tam też mam jeszcze jakiś balsam. Natomiast ten jest całkiem w porządku. Myślę, że jak będę się jeżeli będę musiał sobie kupić swój własny balsam, to na pewno się będę rozglądać, czy znajdę ten, bo jest całkiem. Więc w ten sposób wygląda cała moja pielęgnacja na noc. Aktualnie możecie zobaczyć, że świecę się jak pączek. Mam nadzieję, że taki rodzaj filmiku Wam się spodobał. Jeżeli tak, to mogę dla Was przygotować również moją poranną wersję, która będzie... No, gorzej będę wyglądać tam, umówmy się, bo jednak z włosami porannymi nikt nie wygląda dobrze, ale pokażę Wam kilka innych produktów, bo rano używam paru innych rzeczy. Nie różni się to jakoś diametralnie, ale parę innych rzeczy jest. No i oczywiście też przy okazji, nie wiem, umyjemy razem włosy i pójdziemy pod prysznic. Także dzisiaj idziemy razem do łóżka, a następnym razem pójdziemy razem pod prysznic. Także tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!